Hej hej, także mam już gotowych kilka flażoletów na sprzedaż. E, I teraz tak, flażolety dostępne są póki co w tonacjach D lub C wykonane są z miedzi. E, jest to oczywiście ręczna robota. E, I teraz tak. E, części te przy gwistku są e, zlutowane. Zlutowane są po to, żeby e, po prostu te części miały większą wytrzymałość i nie było ryzyka, że z czasem się coś tam poluzuje, prawda? Ehm, cyna jest oczywiście bezołowiowa, więc jest bezpieczna i nieszkodliwa. E, kołki wykonane są z czereśni. I teraz tak: dziubek jest. E, Dziubki tych e, flaszoletów są wyszlifowane, wyprofilowane, żeby były wygodne i przyjemnie się po prostu na nich grało i trzymało je w ustach. Dziurki także są wyszlifowane i przyjemne w dotyku. E, no i stroją, co jest raczej, myślę, dosyć oczywiste. E, chociaż oczywiście, biorąc pod uwagę, że jest to ręczna robota, a nie fabryczna, to na pewno w jakiejś tam, skal w jakiejś tam skali mikrotonów pewnie coś tam troszeczkę można jej stroić, tak? Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, stroją. E, I teraz tak, <laughs> bo jest trochę rzeczy do przerobienia. E, dostępne są warianty takie, czyli prosty, flat, miedziany, bez żadnych specjalnych ozdób. Jednoczęściowy, ciach. Drugą alternatywą, chociaż zaznaczam, że ta alternatywa jest dopiero w fazie troszeczkę testów. E, o właśnie, o tym mówię. E, więc tak, ten jest... E, te to są dwuczęściowe, osobno jest gwizdek i osobno jest przebierka. E, no i tu od razu możecie zobaczyć drugą alternatywę wizualną, czyli poza tym, że jest składanie. To może być też ozdobiony w taki sposób, więc opcja jest taka, że mieć jest spatynowana, i ma na sobie zrobione jakieś takie wzorki troszeczkę w tym stylu, w kolorze miedzianym. I tutaj można jakieś pff, wzorki, jakie się chce na zamówienie, mogę zrobić, a mogę zrobić też byle jakie, jak nie ma nikt konkretnego pomysłu. I wygląda to tak, i to jest druga alternatywa. No i, i tak, czyli mogą być albo gładkie miedziane, albo mogą być zdobione w formie patyny i jakichś wzorków, które mogą by być też w, w formie takiej troszeczkę bardziej e, wypukłej w 3D. Nie wiem, czy będzie widać tak jak tutaj. No, um, niestety chyba nie zopiemy ostrości. No, ale mogą być takie bardziej wypukłe, wytrawione te wzory. E, no i mogą być albo fryzury jednoczęściowe, albo składane z dwóch części. Także myślę, że możemy przejść do jakichś próbek dźwięku, to jest na przykład e, Flajolet w D i tak yy, a to jest przerzut yy, w c Także tak, brzmią tak, wyglądają tak, wszystko jest jasne. I w sumie tyle. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, pytać. Jeżeli nie ma, to, to nie. I i i tak.